Przybyliście, to chyba jedyna wystawa, na której otwarcie, czyli na wernisaż, ludzie zaczęli przychodzić w środku dnia, bo tak było, że pierwsi goście tutaj się pojawili około godziny 13. Słowo daje mi się w moją wątłą pierś. A jestem pewien, że jeszcze systematycznie będą się pojawiali, bo o tej wystawie będziemy mówili także jutro. Już tutaj niektórzy gospodarze tejże wystawy przyjęli zaproszenie. Cieszymy się bardzo, że Państwo powracacie. Tutaj zwracam się do artystów w te nasze skromne radiowe progi. Po 7 latach. To naprawdę jest duży wyczyn. 7 lat. Tyle nie żyją niektóre partie. Tyle niektóre małżeństwa nie są w stanie przetrwać. Państwo lata więc wspólnie jako galeria na peryferiach trwacie. Trwacie aktywnie, co jest niezmiernie ważne. I co jest jeszcze chyba równie istotne, że dobrze się czujecie w swoim gronie, tworząc i z tego co wiem, po prostu wspólnie funkcjonując. To jest niezwykle cenne. Nie każde środowiska mogą się czymś takim pochwalić, a w zasadzie to prawie żadne. Galeria na peryferiach, czyli grupa przyjaciół z osiedla Bajtki, wciąż jeszcze wzbogacona o Waleriana Ostrowskiego, który dzisiaj jest nieprzypadkowo, o czym się przekonamy. Wciąż jeszcze. Ale my dani pewnie już na zawsze. Drodzy Państwo, żeby przybliżyć Wam tę wystawę, ja nie będę się specjalnie wysilał, bo cóż mi mówić, mi wystarczy powiedzieć tylko tyle, że ona jest po prostu bardzo ładna, a jestem tutaj wyrazicielem opinii osób, które tę wystawę już widziały. Widziały wczoraj późno, gdy ona została ułożona. Już tutaj niektórzy moi koledzy zbłąkali. Dzisiaj od rana także radiowcy przybiegali, żeby ocenić. I są wszyscy niezmiernie kontenci, że tutaj będzie to wszystko przez jakiś czas z nami. Oby jak najdłużej. A mówiąc o tym, że nie będę się specjalnie wysilał. O, panie Pawle, czy uda nam się wyjąć mikrofon? Pomocy. Udało się. Pan Paweł jest niezbędny. Tak sobie pomyślałem, że po prostu Państwo sami się wyspowiadacie z tego, co robicie. Nie mówiąc koniecznie, co artysta miał na myśli, ale co przynieśliście i jak to się tworzyło. I nie wiem, czy zacząć po kolei. Zacząć od pana mężczyzny Mieczysława, który jest jakby tradycyjnie tutaj przez wszystkie panie wskazywany palcem. Mieciu, powieść, Mieciu, powieść. Pan Mieczysław, proszę Państwa, prezentuje się tutaj, czego nie widać, ale zaraz będziemy mieli czas na to, żeby obejrzeć, żeby spojrzeć. Jest autorem rzeźby Fala, rzeźby Muma, dobrze mówię, Roszczochrana i paru innych. Panie Mieczysławie, proszę się przybliżyć. Mieczysław Wojtkowski, rzeźbiarz. Proszę Państwa, tutaj prezentuję tutaj fragment mojej twórczości. Są to rzeźby z kamienia, z brązu, drewna, w tym z czarnego dębla. Jest to materiał o tyle niespotykany, że nie jest on barwiony na czarno, lecz wydobywany jest z torfowisk lub z bagien i jego walor polega na tym, że ma od kilku do kilkunastu tysięcy lat. Pani! Pani się, no? Pani z właścicielem. Jeśli chodzi o ocenę tego wieku, tego materiału, to przy wydobywaniu go z torfowisk polega to na tym, że torf narasta około 5 mm na 10 lat. Przy wydobywaniu torfu głębokość pokładu się mierzy i w ten sposób można ocenić. Można też przy pomocy węgla, ale no to już jest drogi i się nie opłaca. No cóż, ja większość swojego zawodowego czasu spędzam od paru lat na plenerach, gdyż jest to taki nowy rynek sztuki, podczas gdzie rzeźby wykonuje się przeważnie u klienta, gdyż są to prace wielkoformatowe, od 2 do 4, 5 metrów. Nie sposób by było tego materiału transportować do siebie, do pracowni. Katarzyna Bloch. Moje prace piszą na tej ścianie na samym końcu. To są wnętrza stodu w takiej tonacji ciemnej. Ja lubię wydobywać światło.
A to światło, zwróćcie Państwo uwagę, jak ładnie samo się wydobywa z pęknięć, szczelin i tych już czasem sprawionych różnych otworów właśnie tam w tej stodole. A tuż obok przepiękne kolorowe mandale, Pani Mila. Ja zajmuję się malowaniem intuicyjnym, maluję mandale, które tutaj prezentuję. Maluję też malarstwo Vedic Art, no akurat dzisiaj tylko ten jeden obrazek jest, który ten Vedic Art prezentuje. Powiem tak, no wyrażam swoje emocje, wyrażam swoje uczucia w tych mandalach i odkrywam radość spontanicznego tworzenia, bo to wszystko wychodzi samo, więc dlatego dla mnie jest to coś wyjątkowego. Także zapraszam do oglądania. Mają ponadto mają tak zwaną pozytywną energię, pozytywne wibracje, więc dobrze przy nich postać i się naładować. Proszę zobaczyć, gdzie najwięcej osób się skupia właśnie. Więc właśnie polecam. To moja pozytywna energia dla Państwa. Także dziękuję bardzo. Nazywam się Mila Walcza. Ja maluję kwiaty nasze ogrodowe, które rosną u nas na dajkach w ogrodach sąsiadów, przyjaciół, znajomych. Uwielbiam te kwiatki. No i również dużo spaceruję po dajkach, które są bardzo ładne. W tej chwili mamy też ciekawe takie ścieżki spacerowe, gdzie właśnie takie aspiracje mam do namalowania przez to. Mój obraz jeden jest właśnie tu. Mimozy z dajtek, mimozami. Tak. I jeszcze moje dwa obrazy, które się mieszczą po tamtej stronie. Nasza wspaniała zima, która była w 2010 roku, gdzie w Olsztynie bardzo dużo było śniegu. Także napracowałam się przy tym śniegu. No, i miałam aspirację do wymalowania jakiegoś fajnego obrazu. No i również moje słoneczniki, które też uwielbiam i dają mi dużo radości. Jeden taki namalował słoneczniki, przeszedł do historii, czego Pani życzę. Bardzo mi przyjemnie, że należy do tej grupy malującej na rajdach. A ponieważ całe życie wychowałam się na nizinach i przyjechałam w 1964 roku na Warmii i Mazury, w związku z tym oczarowały mnie te piękne jeziora i lasy. Mieszkałam wśród nich. W związku, jak powiedziałam, na moich obrazach przeważają właśnie te klimaty. I tutaj na tej wystawie są dwa obrazy. No właśnie jeden to kwiaty w wazonie, a drugi obraz to jest taka droga warmińska, no, na której rosną rzosy. No i chętniej maluję techniką oleju, ale również i pastel, a ostatnio nawet zainteresował mnie batik i byłam na trzech plenerach batiku. Obrazów jest droga, dlatego tam przy wejściu widać właśnie górę mewę, która łapie rybę o dołu krokusy. To są moje dwa pastele i grono i prasto są właśnie pastele. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także Państwo możecie teraz rozglądać i rzepać na pracę. Alicja Frąckowiak, maluję od niedawna, a na wystawie prezentuję swoje pastele, czarny kot i czoszki. Dobry wieczór, Danka Michałowicz. Inspiracją moich obrazów jest to, co we mnie gra, to, co dusza mi podpowiada, a oprócz tego bardzo lubię architekturę. Także łapię architekturę, chodząc po naszym pięknym Olsztynie, gdzie jeszcze bardzo dużo jest z czasów dawnych, niezburzonych, ciekawych rozwiązań bram, okien, dachów i na moich obrazach można to właśnie wypatrzeć. Oprócz tego jeszcze to, co widzę idąc lasem, czy będąc nad wodą, także moje mój obraz ten na dole to muszle, które znajduję i przywożę z różnych stron Polski i świata, a na górze to właśnie ta bajkowa uliczka. Rzeczywiście bajkowa. Dziękuję bardzo. A ja to akurat nie jestem malarką. To są moje prace, to jest technika pergamanu. To są rzeczy, które się robi na pergamanie, na pergaminie. Wytłacza, wyciurkuje, wycina, a potem powstają takie piękne wzory. Bardzo żmudna, ale sympatyczna sprawa. Się Pani Urszulo, tutaj wiele osób, jak przyjdzie, ogląda obrazy, bo one się rzucają w oczy, rozgląda się, później podchodzą coraz bliżej. Chciałam pochodzić za szybko, bo tak to normalnie, tak jak tutaj
ten obraz, ta karteczka, to można zobaczyć i dotknąć, tylko że tak jak każdy zacznie dotykać, to ten pergamin będzie zaraz zniszczony, bo to jest strasznie delikatne po wydziubaniu tego. Bo to jest dosłownie dziubanka. Dziubanka pergamonu. Dziękuję bardzo. Pani Barbara, dziękuję. To idziemy do prac. Przenosimy się za granicę, proszę Państwa. Tak, właśnie. Od 2 lat już nie maluję kwiatów, tylko maluję wszystkie obrazy z moich podróży. W ubiegłym roku byłam, pod koniec roku byłam w zachodniej Europie i w tej chwili już będę malowała jezioro Garda w Alpach. Kończę w tej chwili malować Norwegię, a to jest Japonia. I to te, w tym kole to nie jest jakieś tam byle co, jakieś tam hieroglify, tylko to jest tak zwana inkana, moja osobista pieczątka, która nie jest taka duża, tylko jest taka duża jak duży paznokieć. Jak pojechałam do Japonii, to te moje koleżanki tutaj bym powiedział pergaminowe. Mamy oczywiście obrazy i mamy, to nie jest przypadkowo i to nie jest tak, że tutaj wcześniej były dzieci z przedszkola przy ulicy Radiowej, zapomniałem swoich zabawek. Autorkę teraz popytam. Ja tak nie uważam za sztukę, to jest bardziej taka chyba taki powrót do dzieciństwa, bo w dzieciństwie miałam bardzo brzydkie lalki. Naprawdę. Do tego jedna uległa... Bez zdjęcia, bo tutaj robię zdjęcia, to proszę. Aha, tak. Nie, słuchajcie, powiedziano mi, że najlepiej teraz to się fotografować z tym kłamczuchem, bo wszyscy kłamią. Ten kłamczuch nie ma najmniejszej wagi. Nie, nie. No i to tyle, bo to jest po prostu taka forma zajęcia, która pozwala odejść. Odstresować się. Dlaczego ja to robię, ja nie potrafię powiedzieć. Jedna z moich koleżanek, pielęgniarek, kiedyś trafnie to określiła, bo powiedziała, że ja mam nerwicę dotykową. Ja zawsze coś robiłam. I to tyle. To znaczy, no i to prawda, zasługuje. To znaczy, że my wszystkie mamy nerwicę. Proszę Państwa, ja myślę, że wy się odstresujecie po prostu bywając ze sobą, ale na pewno odstresujecie się teraz. Jeszcze proszę nie przekazywać sobie utworu Jerzego Poremskiego Znów popłynę na morze, natomiast piosenka będzie traktowała o optymistyczna piosenka o moim wyjeździe na plener. Znów na plener wyruszę, bujać się między kłodami, znów na plener wyruszę. Przywitam się z wami, w świeże biury się zanurzę, pewnie znowu się zadurzę, ale znów na plener wyruszę, z piłą za pan brat. Plener, plener, tam lipowa już czeka mnie kłoda. Plener, plener, na głupoty to czasu nie szkoda. Serce mocniej znów zabije, do księżyca znów zawyje, po to znów na plener wyruszę. Tego lata właśnie ktoś rozgrzeje mi duszę, serce pędzlem klaśnie. Ha! Mojemu tramwaje podobnie. Też gdzieś komuś zepsują działeczkę albo i domeczek. Słońce nad nami jak grobu i ptaki jak okruchy nie ma. Dzień się przyczaił jak do skoku, za chwilę zacznie nam uciekać. W górze wygasły światła promień, przyczaił się jak złoty zając. Uwierz dziewczyno mi na słowo, uwierz, że na nas tam czekają. To będzie niepowszedni dzień, jeżeli chcesz.